takie to trudne pytanie, a mam tak mało czasu na odpowiedź. Co by tu wymyślić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, cześć Jasiu, jaki masz problem? Czego nie wiesz? O, mama zapytała, co chciałbym dostać na Dzień Dziecka. I masz problem z wyborem? No tak. To dziwne. Ja mam mnóstwo pomysłów na prezent. Piłka, skakanka, rowerek, huśtawka, samochodzik, farby, ciasteczka, cukierki i... Stop! Bąbelek, ja mam dużo zabawek. Wszystkie leżą w moim pokoju. Ja to bym chciał coś wyjątkowego. Cześć. Hej. A co wy tak ostro dyskutujecie? Wiem, wiem. Słyszałem, o czym rozmawiacie i chyba rozumiem wasz problem. Nieważne, ile mamy zabawek, lecz z kim możemy się nimi bawić. To przyjaciele dają nam radość. Z nimi, nawet nie mając żadnej zabawki, możemy cudownie spędzić czas. Tak, super, rozwiązałeś mój problem. Dlatego my zawsze się świetnie razem bawimy. I nawet nasze wady nam nie przeszkadzają. No właśnie, to, że Bąbelek tak często rozrabia. A ja się dosypię, jak opowiadam bajki. Oj tak. I że Ekoludek czasami zachowuje się, jakby był najmądrzejszy na świecie. Aha. Każdy z nas jest inny i jest ciekawie. Uczymy się od siebie nowych rzeczy. Jasiu, ty nas nauczyłeś fajnej zabawy z podrzucaniem kamyczków i zbieraniu ich jak najwięcej w jednej ręce. A, pamiętam. Podrzucałem jeden kamyk do góry, hop, i w tym czasie zabierałem z ziemi drugi. A potem ten, co spadał. I ja wtedy wygrałem, bo uzbierałem najwięcej kamyków. No i pamiętacie, ta gra nazywa się Karapkę i podobno jest najpopularniejszą zabawą dzieci w Afryce. A pamiętacie Rangoli, zabawę dzieci z Pakistanu, jak tworzyliśmy różne obrazy na ziemi? Tak, tak, rysowaliśmy wzory, a później kolorowaliśmy trawą, kamykami, płatkami kwiatów i listkami. O, to było super! Mam jeszcze zdjęcie zrobionego przez siebie motylka. A pamiętacie hiszpańską zabawę z przeciąganiem liny? Tak, tylko my zamiast liny użyliśmy mojego szalika. Ha, ha, to było śmieszne. Ekoludek był wtedy sędzią. 3, 2, 1, zaczynamy! Misia, a w twojej Edek. I wszyscy wylądowaliśmy w kałuży wody. I tak zakończyło się nasze przeciąganie szalika. Ważniejsze od zwycięstwa lub bycia jednym z najlepszych są radość i zadowolenie z przebywania z innymi. Tak, od tego się ma przyjaciół. I nie jest ważne, jakie mamy zabawki. Wystarczą kamyki, piasek i nasza wyobraźnia. Na każdym kontynencie i w każdym kraju jest mnóstwo zabaw. To dzięki różnym charakterom dzieci wymyślają nowe sposoby na wspólne spędzanie czasu. Czyli najlepszym prezentem na Dzień Dziecka jest wspólna zabawa z przyjaciółmi. Wszystkim dzieciom życzymy mnóstwa przyjaciół i superowatych pomysłów na zabawy. Bawcie się dobrze! Do zobaczenia!